ta ta ti tom ta ti ta ta ti tom ti ta ta ti tom ta ti ta ta ti tom ta 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 tom. Paszporty polityki to nagrody przyznawane od 2003 roku w kategorii film, teatr, muzyka, plastyka oraz oczywiście literatura. Co roku w czasie uroczystej gali możemy poznać najbardziej obiecujących artystów z Polski. W tym roku nominowani do nagrody w kategorii literackiej zostali Łukasz Orbitowski za książkę Inna dusza. To historie kryminalne skonstruowane na faktach, które wstrząsnęły opinią publiczną. Jako że to historie pozbierane z sal sądowych, uwaga, nie trudno pomylić prozę fikcyjną z reportażem. Weronika Murek i jej książka Uprawa roślin południowych metodą Michurina. Na okładce widnieje przetworzony obraz Van der Weydena, portret damy w czepku. Opowiadania Murek to surrealizm zmieszany z porcją dowcipu. Sprawdźcie sami, czym ujęła serca jury. Nominowany jest też za książkę Pod krzywdzie Andrzej Muszyński. Recenzenci powiedzieli: sensualna, hipnotyzująca i magiczna powieść. Skusicie się? Na pewno. A kto otrzyma nagrodę? Tego dowiecie się już niebawem.